Siemandero wszystkim, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Krótki filmik pokazujący dwie rzeczy związane z Meksykiem. Z racji tego, że gramy często w Forze, która się w tym momencie, Forza Horizon 5, która odbywa się właśnie w Meksyku. I znajomy z pracy przed chwilą był na wakacjach w Meksyku, więc go poprosiłem o dwie pamiątki związane właśnie z Meksykiem, żebym mógł wam zaprezentować i nawiązać właśnie do Forzy Horizon 5. Także pierwsza jest to magnes na lodówkę, który zbieram. Mam już całą lodówkę w magnesikach, sam też przywożę z wakacji. Superanski ten magnesik, Viva Mexico, dwa pistoleciki, otwieracz do butelek, bardzo fajny. I drugi gadżet, najlepszy chyba ze wszystkich, jakie mogłem sobie wymyśleć. Zobaczcie, to zarąbisty Volkswagen Beetle, czyli poczciwy stary garbusik w ręcznym malowaniu. Petarda, no zarąbista sprawa. I zobaczcie te dziurki u góry i od dołu, i to jest jako solniczka albo pieprzniczka. Mega, mega wypas, kurde sprawa. Zobaczcie, kurde, to wykonanie. Jak wiecie, w Forzie Horizon 5 też właśnie jeżdżą garbusiki. Nawet eliminator jest, zaczyna się od garbusa. Jest też takie właśnie zadanie z fabuły, się zdobywa różne garbusiki. Także mega, mega wcelował. Zarąbiście, bardzo, kurde, mu dziękuję. Maciek, ty wiesz... No i co? No i tyle, kurde. Fajna sprawa. Jeszcze raz dziękuję. I naprawdę mega, mega pamiątka. A co do kraju, jeżeli chodzi o Meksyk, no to fajnie sobie popatrzeć sobie na filmach, ale kolega mówi, że nie warto, że jest naprawdę, kurde, kiepsko. No i co? Tyle, kurde. Jeszcze wam pokażę. Z bliska. I dziękuję, kurde, i zapraszam na filmy wcześniejsze i następne. Dziękuję, strzałeczka i cześć.